Siemano, siemano, i z tej strony Meksikano Okrężano na okrążeniu. Witam was serdecznie. Dzisiaj już po raz trzeci, no bo tego króciutkiego filmiku nie liczę. Witam was serdecznie po raz trzeci. Jakże krótki czas minął od mojego pierwszego dzisiejszego filmu i jakże ja jestem przewidywalną osobą. Czy nie sądzicie, że jestem przewidywalny? Co się może stać i co się może zdarzyć? Pamiętacie, mówiłem na dzisiejszym porannym filmie, że wcale się nie zdziwię, jak pan Tomasz zjawi się niespodziewanie z powrotem w domku Bożym, tylko po to, żeby przetestować alkomat. No i co, słuchajcie, czyż nie wyszło tak, jak ja powiedziałem? Normalnie, słuchajcie, ja naprawdę zostanę wróżbitą. No naprawdę, no, ja mam jakieś predyspozycje na zostanie wróżbitą. Bo od razu, powiem wam, od razu, jak obejrzałem dzisiaj rano film, od razu stwierdziłem, że niemożliwe, żeby Aaron taką okazję przepuścił, żeby to nagrać. Nawet nie wiem, czy to konsultował z Rudym, czy nie, ale na pewno bardzo, bardzo chcieli przetestować alkomacik. A na kim chiński alkomacik nie przetestować, jak na Tomaszu? No bo ani Aaron, ani Konon nie pije, no to co tu testować na takich dwóch panach? Natomiast na Tomaszu jak najbardziej. Jakżeż duże musiało być parcie, że Tomasz został ściągnięty. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale zaczyna padać śnieg. Został Tomasz ściągnięty do Domku Bożego. No i oczywiście, no cóż, cóż mi się od razu rzuciło w oczy. Po raz pierwszy to Konon, jak zobaczył Tomasza podrapanego przez jakieś kuny, koty albo nie wiadomo co, no pierwszy raz chyba widzę, że to Konon brawo bije i się śmieje. Natomiast śmiechy Tomasza, te jego słynne ha ha ha, prawda? Pamiętacie te ha ha ha, nie? Było tak tępe i tak ciężko mu przeszło przez gardło te jego ha ha ha, że po raz pierwszy chyba to Konon tutaj uzyskał przewagę nad Tomaszem. Ja mam nadzieję, że na kamerę nie będzie padać tenże śnieg z deszczem, albo cholera wie co to jest, bo będzie lipa i zaraz będziecie nic nie widzieć, tak jak ja zaraz też nie będę nic widzieć przez te okulary. Więc do śmiechu Tomaszowi nie było. Zresztą jak wielokrotnie, kiedy przychodził do Krzysztofa w celu, właściwie on sam nie wie jakim, bo no bo wie, że ma pieniądze do odebrania, no i to właściwie to chyba to trzyma Tomasza przy tym, żeby do tego Konona od czasu do czasu przyjść. Kto wie, czy nawet ta kocita, czy też jakaś tam kuna leśna w sumie nawet nie wysyła Tomasza po to, żeby Tomasz tylko jakąś kasiorę zgarnął i potem przyszedł do domu i tam ją wydał. Bo tak też mogłoby być i pod tym kątem tego nie rozpatrywałem, a to nie jest głupi wątek. Pamiętajcie, kobiety chytre są. Tomek przyszedł. A w ogóle Tomek przyszedł i tak jak powiedziałem, on właściwie nie wiadomo po co przyszedł, bo jak to tylko Tomek przyszedł i Konon zaczął stawiać warunki, no jak zwykle te same, no to Tomek powiedział, że on już wychodzi, że on już wyjeżdża, on już jedzie i on już w ogóle wychodzi z tego domu, więc tak jak, to jest, kurde, te koło się z powrotem zatacza. Czyli Tomek przychodzi, mówi, że wychodzi, no po czym dojdziemy do tego, że zostaje, ale że wychodzi, ale ma też wezwanie na Bema. No i on tak wychodzi, wyjeżdża, żeby on z tego Bema nie wjechał tam, gdzie Geremek, tego, czego mu nie życzymy oczywiście dla Tomasza, ale będę miał zasypane okulary, widzicie to? Więc sytuacja, jak zwykle, powiem, taka sama jak już nie jeden powrót Tomasza z wycieczki do swojej kochaneczki. Zdziwił mnie też strasznie Jacek, bo kiedy Tomek powiedział, że on wyjeżdża, że on tu nie chce być, no to Jacek stwierdził, że on nie rozumie, po co Tomasz przyszedł. Jacku, ja cię proszę, takich rzeczy prostych nie rozumiesz, po co Tomasz przychodzi, albo udajesz głupka, albo udajesz Greka, albo nie wiem, albo nie chcę cię urazić, ale twój poziom myślenia schodzi do poziomu myślenia Konona, skoro ty nie wiesz, po co Tomek przychodzi na szkolną. Przecież dokładnie o tym wiemy i wiedzą to nawet widzowie, więc no, ja mam nadzieję, że ty, Jarku, Jacku, też wiesz o tym doskonale, że
Tomasz przychodzi po pieniądze. On nie przychodzi tam w odwiedziny, on nie przychodzi tam się leczyć, on tam nie przychodzi trzeźwieć, on tam przychodzi po pieniądze. Jeżeli ty tego nie rozumiesz i nie wiesz, po co on przychodzi, no to ja naprawdę jestem zaniepokojony o twój stan myślenia i stan umysłu. Żebyś nie brał sobie tego do bani, bo to nie jest po złości, ale to tutaj jeszcze jest jeden dowód, który świadczy o tym, że coś twoją głową jest nie halo. Bo kiedy następuje wspaniałe dmuchanie Tomasza w balonik, w chiński balonik, dmuchanie, bądź też w chiński alkomat, który jest napisany po chińsku i nie można go przecież przetłumaczyć z nich w ząb, bo nikt o tym nie pomyślał, że może chociaż spróbować na telefonie przetłumaczyć instrukcję obsługi, no to okazuje się, że alkomat jest sprawny. No i tam pokazuje 1,8. 1,8 to jest 1,8 promila. Natomiast pod spodem jest jakaś inna wartość, 0,18. No i oczywiście, Jacku, przepraszam cię, ale ja nagranie zaraz zamknę, bo nie wiecie, co się dzieje. Spójrzcie, co się dzieje za mną. Ja zaraz zamknę to nagranie. No i słuchajcie, oczywiście, że Jacek po raz kolejny zabłysnął, twierdząc, że to jest 0,18, a nie 1,8. A ja gwarantuję wam, że pan Tomasz miał 1,8 promila we krwi, czyli prawie 2 promile. Oczywiście Konon albo został oszukany, albo naprawdę Jacek jest nieświadomy w ogóle istnienia różnych rzeczy i narzędzi i nie za bardzo ogarnia obsługę, więc tutaj albo ktoś powinien powiedzieć dla Konona, że to się trochę inaczej czyta, ale nie sądzę, że ktoś powie dla Konona, no bo wtedy Konon będzie musiał się pozbyć Tomasza, co oczywiście nie każdemu jest na rękę, bo tutaj bardzo widać uspokojenie i radość Jacka, jak tylko Konon zezwolił po dmuchaniu Tomaszowi pozostać. Oczywiście kolejne obietnice Tomasza, że zostaje trzeźwym. Zobaczcie, ja zaraz muszę wycieraczki zamontować na te okulary. Tomasza, że zostanie trzeźwym i że będzie trzeźwym. I kolejna, nie, trochę inna obietnica Krzysztofa, że jak nie będzie Tomasz trzeźwy, to wyląduje w Choroszczy, bo on może takie pisemko złożyć. Więc tak naprawdę na koniec tego filmu pozostawiają nas z dwoma obietnicami. Obietnicą Tomasza, że pić nie będzie. Obietnicą niespełnioną na 100%, bo Tomasz i tak sięgnie po alkohol, jak tylko złapie go taka potrzeba, a złapie go na pewno. No i z obietnicą Konona, że wyśle Tomasza do Choroszczy. I tutaj ta obietnica całkiem możliwie może być spełniona. Śmieszy mnie to jeszcze to, jak Tomasz mówi, że obiecuje, że pić nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Ja już prawie nie widzę przez te okulary nic. Śmiesznie. Że nie będzie pić i tak dalej, i tak dalej. A Jacek stwierdza, patrz, bo to jest nagrane. Który to już raz to jest nagrane? Panie Jacku, obudzi się pan. No, ich tam, nie wiem, ich można próbować robić w bambuko, czyli, nie wiem, Konona z tymi promilami, z oszukiwaniem na tym, na alkomacie Tomasza, z czymś innym można tam trochę podkręcić, podrajcować, ale widzów na filmie, przecież my dobrze wiemy, że Tomasz wcześniej czy później sięgnie po alkohol, więc stwierdzenia, że patrz, bo to się nagrywa, przecież to już jest chyba z piąty czy z któryś raz. Nawet mi się liczyć nie chce. Ale ciekawy odcinek i może być ciekawie, bo być może faktycznie Krzysztof będzie próbował wysłać Tomasza na leczenie, czego nie zrobił nikt z osób tam odwiedzających i przychodzących stale. Więc z jednej strony to będzie pomoc, z drugiej strony będzie mogły być zabawne filmy. No i tyle, no. No i to jest właśnie ta jedna strona, bo tylko jedna strona jest tak naprawdę tego medalu, no. No i będzie trochę pewnie zabawniej i dla Jacka lżej, no bo tam, jak usłyszał Jacek, jeszcze raz powtarzam, że Tomasz zostaje, to chyba odetchnął z taką ulgą, z taką wielką ulgą, że część, że Konon będzie miał na kogo po prostu drzeć japę. I tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Bo nie ma jak nagrywać, no zobaczcie, jak ja mam nagrywać. I potem się dziwicie, że nie ma filmów, to jak ja mam w taką pogodę nagrywać, no. Pozdrawiam was serdecznie.